zdrowia, szczególnie zdrowia wyborczego dla młodych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego młodzi wyborcy wybierają socjalistę Bernie Piaseckiego Sandersa? Jest to makabra, jest to po prostu coś, co włosy się jeżą na głowie. No nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Człowiek wylądował w Ameryce, no i do Ameryki przyszedł socjalizm. Teraz ostatnio demokraci no mają tych swoich kandydatów nominowanych, oni tam spotykają się zależnie w którym stanie, no bo trzeba pamiętać, że Ameryka to jest jednak, to są Stany Zjednoczone Ameryki, oryginalnie na wschodnim wybrzeżu tutaj od strony Waszyngtonu, Nowego Jorku, jak jest Atlantyk, tam jest Anglia, no to te 13 stanów, tutaj to była Luizjana po środku, tam od Kanady, Luizjana została kupiona od Francuzów, tam za parę wagonów złota. Tu były tereny zachodnie, Kalifornia to należała tam w zasadzie do Hiszpanii, Hiszpania do Meksyku i tak dalej, i tak dalej. No można powiedzieć, w różnych stanach różnie działają, bo inaczej wchodzili do tej Unii. No ale wybierają poprzez bezpośrednie wybory, poprzez wybory bossów i tak dalej, i tak dalej. No i młodzi w New Hampshire na przykład, New Hampshire to jest na północy przy Kanadzie od strony tutaj wybrzeża, młodzi poniżej 30 reprezentują 15% społeczeństwa, no ale przyszło głosować 28, także, że większość młodych po prostu przychodzi i głosuje. Kto wybiera ludzi? No ci, co nie głosują, tak? 65 i w górę, no to reprezentują 1/4 społeczeństwa w New Hampshire, no ale na Sandersa głosowało tylko 13%, także widać, że jest kompletnie odwrotnie. No, starsi po 65 i w górę wiedzą, że socjalizm nie jest dobry, młodzi myślą, że socjalizm można zreperować. Lewactwo nigdy, nie zawsze lewactwo opanowało Amerykę, no na pewno II wojna światowa, no to jeszcze, no wiedzieli o Sowietach, wiedzieli o rewolucji i tak dalej, no ale to dopiero zimna wojna, no to zaczęła się po tym, jak Stalin wyrolował Polskę, cały Europę Wschodnią, Churchill, Roosevelt, Truman, no te wszystkie różne rzeczy, Teherany, te wszystkie umowy, kiedy Stalin i komunista w zasadzie ukradł Polskę, PKWN w Polsce wysłał komunistów do Lublina 22 lipca 1944 roku, a za tydzień było powstanie w Warszawie. Także większość ludzi, mniej więcej Polaków, wie, o co chodzi, no ale komuniści to ukradli. No i przez 44-45 lat panowali w Polsce, Solidarność nie pomogła, stan wojenny nie pomógł, no i później rozkradli w Magdalence. No ale to taka ogólna rzut historii i w Ameryce ta historia jest za bardzo nieznana. Historia Stanów Zjednoczonych, powiedzmy, w szkołach średnich, no bo szkoły to są od 1 do 12 klasy, no to w 31 stanach historia jest nauczana tylko przez rok. Historia Ameryki. Także większość młodych ludzi, większość dorosłych ludzi nie za bardzo wie, o co chodzi, no szczególnie kiedy się nie interesują. No i ci w wieku poniżej 30 lat, no to oni przez ostatnie właśnie 20-30 lat, no to widzieli cały ten bałagan, ten Bliski Wschód, te wszystkie wojny, no zaczęły się od można powiedzieć, jak bardziej od ataku 11 września 2001 roku. To powiedzmy 19 lat, no to oni mogli mieć 10 lat, większość z nich. No i pokazało, że to wywiad nawalił, pokazało, że służby, które powinny działać, to nie działały. Iran, te wszystkie sprawy się pomieszały, no bo
ONZ powiedzmy kazał Irakowi oddawać tą broń, która była dostarczana przez Amerykanów, kiedy walczył z Iranem. No jeden wielki bałagan. Można teraz pokazywać, gdzie jest wina, gdzie jest, gdzie są przyczyny. Afganistan, no to też, jeżeli się tak popatrzy na historię, no to to jest makabryczna. Anglicy tam starali się walczyć w Afganistanie. Car rosyjski starał się walczyć. Muhadżynini zwalczali ruskich przy pomocy Amerykanów, no także ci wszyscy górale nie dali się podbić, no a później Bin Laden w zasadzie przerzucił to wszystko przeciwko Ameryce, doprowadził do 11 września i tak dalej, i tak dalej. Także to jest makabra, że ci młodzi ludzie widzą te wojska w Kabulu czy w Kandaharze i tam ciągle nic się nie dzieje, tak? Trzy różne administracje w zasadzie nic zrobiły. No później ci młodzi patrzyli na ten krach w 2008 roku, no ale to krach znowu był spowodowany przez rząd. Rząd, niestety, państwo ingeruje we wszystko, no i stara się usprawnić, ale to nigdy nie wychodzi. Kazali dawać pożyczki, także to doszło do tych nieruchomości, później były te internetowe spekulacje, także niektóre firmy wzrastały 10% dziennie przez rok czy dwa, z $1000 robiło się $100,000 i tak dalej, i tak dalej. Także cała ta akcje poszły w górę, później to wszystko upadło, później były recesje 2007-2009, no mówią, że gorsze niż w 1930 latach, no ale to wszystko spekulacje, tak? Jak ludziom się robi z 1000 się robi 7000, a później 7002, no to ogólnie rzecz biorąc, z mojej opinii nie jest tak źle, bo to i tak dwa razy więcej. No, najgorsze jest to, że ludzie pamiętali, że mogli mieć 7, a nie 1000. Później państwo też jeszcze spowodowało to, że czesne za uniwersytety zaczęło rosnąć. Dlaczego? No bo kazało dawać pożyczki, no i młodzi w zasadzie są zapożyczkowani potąd, to są tryliony dolarów, rodziny pożyczają, oni pożyczają, później biorą najróżniejsze te kursy na koledżach, picie wina, czytanie poezji i tak dalej, no rzeczy, które może są przydatne, ale nie za te pieniądze, no bo za te pieniądze, kiedy się kończy szkołę, no to trzeba zarabiać odpowiednio, żeby spłacać pożyczkę. 40 lat temu te kursy nie były popularne, bo większość ludzi wiedziało, że to nic nie daje. No a teraz ciągle to nic nie daje, tyle tylko, że kosztuje bardzo dużo. No i młodzi nie mają pieniędzy, żeby wziąć ślub, nie mają pieniędzy, żeby kupić dom i tak dalej, i tak dalej. Często wracają do w Ameryce, no śmieją się, że wracają z mieszkania w piwnicy rodziców, no bo rodzice tam nie chcą ich trzymać w tych normalnych na górze, no to oni sobie dziuple robią w piwnicy. Grają na tych komputerach i walczą społecznie z całym światem na komputerach, ale ekonomia się poprawia, szczególnie przy Trumpie. No Obama mówi, że to jest jego zasługa 10 lat temu. No dziad czerwony jednak nie odpuszcza jak zwykle, ale wygląda na to, że dzisiejsi absolwenci szkół wyższych, no to oni mają około 10% gorzej niż powiedzmy absolwenci 30-40 lat temu. No, biorąc poprawkę na inflację. Młodzież dzisiejsza w Ameryce, no to jest bardzo taka różnorodna. Jest różnorodna. Połowa młodzieży to jest już niebiała. W zasadzie biała Ameryka się skończyła. Od lat 1960, kiedy Kennedy powiedział, że Ameryka ma być mniej europejska, ma być bardziej światowa, no to się stało. To się stało. Najwięcej jest jednak imigracji ostatnio z Indii, z Pakistanu. No tam po prostu ludzie, jest miliard ludzi, oni uciekają stamtąd. No ucieka śmietanka, tak? Nie uciekają ci kulisi, nie
uciekają ci najbiedniejsi śmieciarze, uciekają najbogatsi do Ameryki. No ale za Indiry Gandhi i tak dalej tam był budowany socjalizm, no i oni ten socjalizm też wprowadzają. Pakistańczycy wprowadzają te szaria law i te wszystkie muzułmańskie prawa, także oni zmieniają tę chrześcijańską, można powiedzieć, obraz Ameryki. Hindusi wprowadzają, można powiedzieć, socjalizm Indiry Gandhi i Gandhiego. Większość młodych, w zasadzie te zmiany demograficzne im nie przeszkadza, no bo widzą, że są różnego koloru i nie są biali, no i w zasadzie wszyscy atakują białych. Czerwoni atakują białych, czarni atakują białych, żółci i brązowi, tak, także wszystkie cztery rasy atakują białych, no i mają ten wspólny cel zatłuc białego Europejczyka, zatłuc Amerykanina. No i to i Bernie Sanders, biały komunista, socjalista Bernie Sanders im to obiecuje. 71% wierzy, że nowi ludzie, czy legalni, czy nielegalni, przybywający do Ameryki, poprawia stan Ameryki. No ogólnie rzecz biorąc faktycznie poprawia, no tyle tylko, że jest ta różnica, że prawica mówi potrzeba emigracji, no ale legalnej, kontrolowanej, jakiejś takiej pożytecznej. No a lewica mówi nie, musi być legalna czy nielegalna, muszą przybywać. 61% młodych ludzi uważa, że islam no to nie jest ani gorszy, ani lepszy niż inne religie. No pomimo wszystko tych ataków terrorystycznych, masowych, mało było tam buddyjskich, chrześcijańskich czy jakichś innych. No ale mimo wszystko tak są wychowani w tych szkołach, powiedzmy, humanistycznych, w szkołach opanowanych przez tych hippisów, komunistów z lat 60. te dzieci kwiaty, oni powiedzmy doszli do tego, że mówią to, co mówią. Dlaczego mówią, że nielegalna emigracja nie ma dużego znaczenia? No tak są, można powiedzieć, wyszkoleni. Dzisiejsi młodzi ludzie, tak samo ci, którzy wchodzą, powiedzmy, w ten wiek, czy zaczynają być aktywnymi wyborcami, tak samo inaczej patrzą, no i są bardziej jacyś mniej niezadowoleni, czy powiedzmy im nie zwraca, związki homoseksualne, nie przeszkadza im adopcja, nie przeszkadza im, powiedzmy, skrobanki w 9. miesiącu ciąży. No i to się wszystko pozmieniało. To się wszystko pozmieniało. 60-70% demokratów uważa, że związki homoseksualne są bardzo dobre dla społeczeństwa. To jest powiedzmy 75% młodych ludzi uważa, że wiara w Boga nie jest potrzebna do tego, żeby być moralnym. No, jest to znamienne, no i w zasadzie przewala się przez cały świat, no tyle tylko poza muzułmanami, tak? Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie, obcinają głowy niedźwiedzicom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, także, że ten ateizm i agnostycy i ateiści w Europie, w Ameryce po prostu zabili religię, no ale to nie tyle zabili religię chrześcijańską, co wyrugowali chrześcijańską i ją zamienią. No i ostatnia rzecz w całych tych podejściu tych młodych ludzi, no to jest środowisko. 65% młodych widzi i mówi, że to jest jeden wielki problem, no i mają pretensje do poprzedniego pokolenia, czy dwóch pokoleń, że oni nic z tym nie zrobili. No, młodzi żyli dobrze, elegancko przez to, że rodzice pracują, że zarabiają, że im oszczędzają, płacą za szkoły. To młodzi mają pretensje do rodziców,
że nie oszczędzili świata. No i bardzo często ci młodzi, powiedzmy, kobiety nie chcą mieć dzieci pod konto tego, żeby nie zabijać środowiska. No, jeszcze młodzi też, można powiedzieć, innymi grupami, tak? No bo murzyni, czyli Afrykańscy, Amerykanie, można powiedzieć, no to ich najbardziej denerwuje te sprawy kryminalne. No, jest tam duże są poziomy aresztowań i tak dalej, no ale no, część ludzi mówi, że aresztowania muszą być proporcjonalne do populacji, część mówi, że aresztowania są, powiedzmy, proporcjonalne do aktu kryminalnego. Bardzo kontrowersyjna sprawa, no ale bardzo prosta sprawa. Latynosi dla odmiany, no to oni najbardziej ich to interesuje, sprawy emigracyjne, tak? No bo to jednak cała Ameryka Łacińska, cała Ameryka Południowa ucieka z tych swoich krajów źle rządzonych, no i przyjeżdża do Ameryki, no i chce zrobić socjalizm, to co nie wychodzi u nich, no to wprowadzają, tak samo jak i Pakistańczycy i Hindusi, no i połowa Polaków też jest za socjalizmem. Biali chrześcijanie, no to są w Ameryce już do odstrzelenia przez socjalistów, po prostu zostali odstawieni w odsiadkę, no ale młodzi biali, no to martwią się, że nie są w stanie już mieszkać tam, gdzie ich rodzice, dziadkowie mieszkali, że to się wszystko zmieniło. No i biali, można powiedzieć, biała środkowa klasa średnia, no też się martwi, że coraz bardziej jest im utrzymać te domy na tych przedmieściach, bo to wszystko jest coraz droższe. Najgorsze to jest to, że 15% młodzieży poniżej 30 roku życia uważa, że Ameryka nie jest najwspanialszym krajem na świecie. Także, że tego patriotyzmu, nacjonalizmu, tej narodowości, poczucia narodu, poczucia jakiejś wspólnoty, po prostu to wszystko wyparowało. To wszystko wyparowało w tych szkołach, wszystko wyparowało przez brak nauczania, wszystko wyparowało przez indoktrynację lewacką w szkołach podstawowych, średnich, na uczelniach i tak dalej, i tak dalej. Także Bernie Piasecki Sanders, komunista, ma potężne poparcie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest, można subskrypcję zrobić, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku bez monetyzacji przez jakiś czas.